Cześć, nazywam się Marek Zorek i pomagam liderom tworzyć kolejnych liderów. Po tym, jak przez ostatnie 10 lat byłem dyrektorem zarządzającym, prezesem zarządu i pomogłem rozwinąć i stworzyć kilkudziesięciu liderów, i dzięki temu stworzyliśmy atmosferę zaangażowania, odpowiedzialności i tworzenia razem firmy z dużymi wzrostami, tak okazało się, że w drugiej części rynku jest wiele firm i menadżerów, którzy nie rozwija swoich pracowników. Podjąłem decyzję, że zmieniam branżę, zmieniam firmę, zmieniam stanowisko. Odszedłem z branży tworzyw sztucznych, automatyki przemysłowej, robotyki, drukarek 3D, po to, żeby wejść w branżę rozwijania ludzi, rozwijania organizacji, rozwiązywania problemów. Okazało się, że w tej nowej branży jest ogromny brak w kompetencjach liderskich. Z moich badań wynika, że 8 na 10 polskich menadżerów nie potrafi się przyznać do swojego błędu. A to powoduje ogromne problemy dla całych organizacji, jak brak odpowiedzialności, brak zaangażowania, kiepska atmosfera w pracy, stres zarówno na jednym poziomie, jak i na drugim. Menadżer, który nie potrafi się przyznać do swojego błędu, nie jest liderem. Na szczęście nie musi tak być. Klienci, którzy zaczynają współpracować ze mną, stają się bardziej odpowiedzialnymi i zaangażowanymi menadżerami, liderami, a później zaczynają tworzyć kolejnych liderów. Dzięki temu zaczynają tworzyć też lepsze miejsca pracy, bardziej zaangażowane miejsca, też przekłada się to konkretnie na dobre wyniki finansowe i duże wzrosty. Na koniec mam dla Was pytanie do przemyślenia. Pomyśl, ile może kosztować brak zaangażowania w Twoim zespole i w Twojej organizacji. Ja mam do tego konkretną metodologię, żeby to wyliczyć, dlatego jeśli Cię to zainteresowało, to skontaktuj się ze mną i zobaczysz, ile możesz dzięki temu zyskać. Pamiętaj, dobrzy liderzy to ci, którzy tworzą kolejnych liderów. Trzymam kciuki za Twoją drogę lidera. Dziękuję.